Jest dalej 3 lipca 2015 roku, no, którą, proszę Państwa, otworzymy komisję, bo jest ich tutaj sporo. Komisje senackie mają dużo do roboty, bo przecież muszą 927 bubli uzupełnić, więc na potęgę. No, na przykład tą, finansów publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej, czyli połączone komisje. O, ta sama sala, wygodne fotele. Dzień dobry Państwu, bardzo proszę o zajęcie miejsc, gości także. Goście, ja nigdy jeszcze nie byłam w Senacie ani w Sejmie. W ogóle Polacy tam w ogóle wchodzić nie mogą, bo przecież tam jest pełno. Witam serdecznie, witam Pana Ministra, witam przedstawicieli resortów, którzy biorą dzisiaj udział na posiedzeniu. Pierwszym posiedzeniu, które zaczynamy punktualnie o 16.15, ponieważ Komisja Gospodarki jeszcze... O 16.15 zaczynają dwie komisje, proszę Państwa, połączone i oni mają... Teraz znowu mamy internet, więc możemy to oglądać. O 16.50 do 48, czyli 30 minut trwają połączone komisje. I ci ludzie... Panie Przewodniczący, to już mówiłem. Czy mają panowie senatorowie... Będą potem rekomendować te 628 bubli prawnych. W taki sposób oni pracują. I w ogóle nie wiedzą, co oni głosują. ...nieruchomościami oraz ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Panie Ministrze, kto będzie uprzejmy przedstawić istotę tej ustawy? Pan Minister. Bardzo proszę. Słyszeliście Państwo, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajmuje się Kodeksem Rodzinnym. Zrobię co w mojej mocy, ale czego posługując się, jeśli Panowie Przewodniczący pozwolą, także wsparciem ze strony resortu. Ten projekt, pierwszy projekt dzisiaj w porządku, czyli zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa. Znowu zmiana ustawy, oczywiście, bo to jest ustawy o poręczeniach i gwarancjach, galopująca biegunka legislacyjna. I dalej ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego. Po prostu udają, że coś robią, ale ten chaos to 628 ustaw, które już w tej kadencji uchwalili, a ci senatorowie muszą dobić do tego 628, bo Sejm to uchwalił. To jest po prostu... Zostały dokonane zmiany, które jednak nie dotyczą samej istoty. Wyścig z czasem. Czyli od momentu, kiedy żydowskiej żony mąż Applebaum rodziny Rothschild odszedł z urzędu marszałka a Sejmu, a jest nią teraz Kidawa Błońska, to oni mają tyle ustaw, no w cudzysłowie, bo to są buble prawne, do nadgonienia. Jakie to są ilości, proszę Państwa. Więc oni tutaj 30 minut się spotkają, żeby ile tych ustaw przerobić. Ustaw w cudzysłowie, bo to są naprawdę... Wszyscy powinni stanąć przed Trybunałem Stanu za to. Wyodrębnień. To chcemy ułatwić poprzez ujednolicenie, ujednoznacznienie przepisów. Tak, ujednolicenie przepisów. Prośbę, bo nie wiem, czy ja prawidłowo sobie z narodu robię. W porządku obrad, panie ministrze, jako pierwszy punkt mamy rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. A odnoszę wrażenie... Proszę zobaczyć, nieruchomościami się zajmują i kodeksem rodzinnym. Do drugiego punktu. Natomiast nieprzypadkowo. Już dwie komisje finansów publicznych i gospodarki narodowej. Więc bardzo bym prosił, że jeżeli, bo wiem, że też jest osoba z Ministerstwa Skarbu. I tu tęgiej głowy trzeba by, żeby sprawdzić, co oni w kodeksie rodzinnym zamierzają zmienić. Bo oni robią to tak. Piszą jakąś nowelizację. Gdzieś tam na końcu
Czy pod koniec umieszczają jakiś artykuł, który naprawdę ma kardynalne znaczenie? Tak jak z akta robili, że bla, 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 bla było i gdzieś tam między wierszami było napisane akta, tą kontrolę nad internetem pełną. I tu kodeks rodzinny przepychają, zmianę w kodeksie rodzinnym na Komisji Finansów Publicznych i Gospodarki Narodowej. 28 kwietnia 2015 roku dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oczywiście pod tą nazwą kryje się tak zwana regulacja dotycząca dekretu Bieruta, czyli prywatyzacji małej w Warszawie. To jest, co tam się kryje pod tą nazwą? Stanowisko rządu w tym zakresie. W tym jest, też są mistrzami nad mistrzami Platforma Obywatelska i PSL i cała ta banda żydowska tam na Wiejskiej. Zostały zgłoszone roszczenia reprywatyzacyjne. Nazywają jedno, a drugie robią. Po prostu jedno mówią, drugie robią. Zmieniają zupełnie znaczenie słów, przeciwstawne jakby. Społeczne i w tych przypadkach, gdzie zwrot... I to wszystko nie dzieje się przypadkiem, proszę Państwa. Z naruszeniem celu społecznego. Ta regulacja zakłada możliwość... To nie dzieje się przypadkiem. Te buble przyjeżdżają z... gdzieś z ośrodka, w teczkach. Własność na terenie Warszawy. Z ośrodków pozapolskich. Które zostały jeszcze i ja apeluję jeszcze raz do kontrwywiadu, właściwie w każdym moim filmie apeluję do kontrwywiadu polskiego o monitorowanie tych działań. Pozytywna opinia w tym zakresie dotyczy wprowadzenia zasady prawa pierwokupu, właśnie roszczeń dekretowych przewidzianych tak zwanym dekretem Bieruta. Wywłaszczyć chcą Polaków, wynarodowić chcą Polaków, wywłaszczyć Polaków z całkowicie z jakiejkolwiek jeszcze własności, która w rękach Polaków jest. Oczywiście, bo prawami własnościowymi czy ekspektatywą do takich praw można w sensie cywilnym się posługiwać, ale często dochodzi do nadużyć w tym zakresie. Tego typu roszczenia są często skupywane po cenach. Przedni film się ładuje. Symbolicznych na rzecz kancelarii prawnych, czy na rzecz osób, które się profesjonalnie tym zajmują, i często te osoby, Kneset, które na są Wiejskiej, wieku, które takimi prawami dysponują, nie są do końca świadomi tego, jaką wartość może dawać roszczenie, i ktoś inny korzysta po prostu z tego. To jest wiceprzewodniczący Knesetu, a to jest prawdopodobnie, dowiedziałam się tutaj i mogę się tą wiedzą z Państwem podzielić, osoba na W, jeden z wicemarszałków Senatu. Zapewnia to, że w pewnym sensie jakąś refleksję na temat tego, co w jaki sposób posługuje się swoim prawem, czy ekspektatywą swojego prawa. To już nie widzieliśmy w mediach i przedsięwzięcia konkretnych kroków polskojęzycznych, żeby tutaj utajniają te uregulowaniu spotkania typu problemów, w sensie świadomości prawnej, szczególnie osób w podeszłym wieku. Nie pokazują tego Polakom. Gdyby Polacy dowiedzieli się, co ci Żydzi na Wiejskiej robią, kwestia praw własności ma przysługiwać co do wszystkich składników nieruchomości, a nie tylko co do jednego, tak jak to miało miejsce dotychczas, więc jest też rozszerzenie mogłoby dojść do prawa do rekompensaty czy do odszkodowania. Takiego ruchu, jaki był, czy takiego, do powstania mogłoby dojść. Uwaga jest to, czy w przypadku tego typu procedury, czy zastosowania tego typu procedury. Ale ja nie wierzę, że ukrywają w mediach te informacje dlatego, żeby chronić Polskę przed powstaniem. To jest działanie świadome z premedytacją. Ubrani są w... czy też w związku z kwestią innego zadysponowania tym prawem jakieś własności. Piórka rzekomej tolerancji i nie wiadomo jakiej tolerancji religijnej i w ogóle antypolonizmu. Artykuł trzeci, to jeszcze poprawki, to była nawiasem. Głównie zajmują się stosowaniem antypolonizmu. I takiego zarzutu nie słyszałam, żeby sąd, jakikolwiek sąd w III RP postawił komukolwiek zarzut antypolonizmu. A tym wszystkim ludziom można by to zarzucić.
taki zapis tu w Senacie i w Sejmie. Kosztów na tą realizację, bo 628 ustaw w jednej kadencji Sejmu i Senatu, w jednej kadencji, proszę Państwa, o tym nie było mowy przed wyborami, że taką biegunkę legislacyjną ci ludzie będą mieli. W tych 628 jest in vitro, jest 67+, jest no, całe zło, które przetoczyło się, przeciwko któremu protestowali w najróżniejszy sposób Polacy. I chciałam tylko na koniec już odczytać. Deregulacje wszelkiego rodzaju, likwidacje, a z drugiej strony ten Sejm na Wiejskiej i Senat uchwalili renty dla Żydów, dla 50 tysięcy Żydów. Zasada zwrotu za nie wiadomo co, kiedy Polacy z głodu i w nędzy po prostu już nie mogą dłużej tego znieść. Artykułu 21 ustęp 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny już w wyroku 24 października 2001. To jest dla specjalistów. Tego cywile nie są w stanie zrobić, nie są w stanie ocenić, co tu się dzieje w Senacie. Komisja Zdrowia wczoraj, 2 lipca. Dzień dobry, otwieram posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia. Szanowni Państwo, witam serdecznie Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego. Dzień dobry Panie Marszałku, jest to dla nas zaszczyt, że nas Pan zaszczycił swoją obecnością. Dziękuję bardzo. Witam Pana Ministra Igora Radziewicza-Winińskiego ze współpracownikami. No i są to infamisi, bo 49 senatorów Platformy Obywatelskiej, PSL i... Witam Panią Magister. Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie. Którzy głosowali za ustawą gender, za tą przemocową konwencją, jest infamisami od 18 kwietnia 2015 roku. I oni tutaj się szacunkiem. Jak to infamisów? Nie, proszę Państwa. Infamisom nie podajemy żadne, w ogóle nie dajemy żadnego szacunku, nie podajemy ręki. Są pozbawieni praw wyborczych, czynnych i biernych. Brzydzi mnie to oglądanie tych ludzi. Coś niesamowitego. Ma być wkrótce przez Senat przeciągnięte. Ponawiam mu apel do kontrwywiadu o działanie, o skuteczne rozpracowanie tych mechanizmów antypolskich, niszczących naród polski, bo to jest bezprawie. 628 nowych ustaw w ciągu jednej kadencji parlamentu to jest jawne bezprawie. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.